To jest trochę tak, że wam zarzucają, że jesteście piątą kolumną otyłości. Że propagujecie otyłość, a otyłość to cukrzyca, miażdżyca, zawał. No dobrze, ale czy patrząc na przykład na mnie uważasz, że jestem otyła? Nie widzę u ciebie ani miażdżycy, ani cukrzyca, ani zawału. Właśnie. Ale z kolei Weroniko, Wiktoria. Weronika. Weronika, jesteś okrągła. Jestem. Nie boisz się, że to może nieść ze sobą niezdrowy tryb życia? Nie. 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 Wiktoria? Nie. 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 Naciśnienie nie. Wiesz, to zależy. Nie. No, okej, okay, są ludzie, tak jak pokazujemy ich w, nie wiem, w telewizji, tak? Pokazują nam Amerykana, Amerykańca, który... Amerykanina, przepraszam. Amerykan, Amerykaniec, Amerykanin. Trio. Tak. I wszyscy trzej... I wszyscy trzej grubi. Tak. I ty mówisz, mamo, nasza rodzina. Nie, ale wiesz, to jest co innego, jak siedzisz przed telewizorem, jesz popcorn z lodami, I się załamujesz na zasadzie, Jezu, jak ja jestem gruby. O Jezu. Nie. To jest bez sens, bo to, wiesz, to cokolwiek w życiu robisz, to robisz dlatego, że chcesz to robić, tak? Dokładnie tak. Znaczy, ja... wolność polega na tym, że ty decydujesz o swoich wyborach. I nie obwiniasz się za to. Ja kocham jeść i mówię to otwarcie, ja nie mam z tym problemu, ale tak samo kocham tańczyć.